A kuku, niedziela, 1 września, dzień pochmurny, ale cieplutki, więc czas na targowe podboje i tak właśnie nadjeżdża mój pociąg do Świdnicy. Z Wrocławia do Świdnicy jedzie się bardzo przyjemnie, mija się po drodze górę Ślęzę, a przy pięknej pogodzie trasa jest naprawdę widowiskowa, ale chmurki zasłoniły górę, więc od razu zaczynamy od targowiska. Ponieważ byłam z Waldim i ponieważ Waldi interesuje się w tej chwili muzyką, on poszedł szukać swoich rzeczy, a ja powolutku, po cichutku zakręciłam się już przy pierwszym stoisku, praktycznie w prostej linii od dworca. Pan się rozłożył ze swoimi skarbami. A ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że dokładnie 4 stoiska później spotka mnie ogromna i niesamowita niespodzianka. Zresztą takich niespodzianek w ciągu dnia było wiele, ale pierwsza naprawdę bardzo, bardzo mnie zaskoczyła, bo spotkałam pana, którego będę nazywać geologiem i którego oczywiście serdecznie pozdrawiam, a który, zupełnie nie mając pojęcia, czy mnie spotka w ogóle, miał dla mnie prezent. I jak to żartobliwie zostało ujęte, co może podarować geolog osobie, która lubi kamienie? No oczywiście, że mlecznik. A do mlecznika bojowe zadanie rozszyfrowania sygnatury. I śmiem donieść nieśmiało, a uprzejmie, że udało mi się to zadanie. Sygnaturka bledziutka, ale dzielnie dałam radę. A sam mlecznik w pięknym stanie zachowania, podobnie jak te tutaj szklanki, a właściwie wazony. Ile taki wazonik? Taki wazonik mam. Słucham? 200 zł. 200? A to byś siedzieli w tunelach i łupali kamieniami. To jest urna. To jest urna. Te wielkie łuchy podobno z Belgii, ale myślę, że to bardziej dla znawców militariów wysokogabarytowych, a mój mlecznik od pana geologa został wyprodukowany w manufakturze Heinricha Bensza w miejscowości Lettin i ta właśnie miejscowość widnieje na sygnaturze. Fabryka została założona w 1858 roku, a z ciekawostek historycznych syn Heinricha Alfred, choć zacnie zastąpił ojca, to jednak nie poradził sobie ze światowym kryzysem lat 30. I tak oto firma prowadzona przez Fredka w 1931 roku zbankrutowała, ale pojawiło się przysłowiowe światełko w mroku kryzysowym, a owo światełko nazywało się Gustav Becker. Guciowi też w sumie średnio się powiodło, ale po II wojnie, w 1946 produkcja ruszyła, fabrykę znacjonalizowano i od początku lat 50. nazywała się Web Porcelanwerk. Polityka swoimi ścieżkami chodzi, bo gdy Niemcy się zjednoczyły, to w 90. roku fabrykę zamknięto na 4 spusty, a nawet może i na 7. Ale budynki wciąż stoją. Ruski oficer, rozumiesz? Student powiedział, że siusiu w pociągu. No to idź. Ale nie będę wam mówił, bo was zgorszę, także... Nas się nie da zgorszyć. Nie? Nie da się już? Nie! Kadlu, to cię wszystko słyszę. Kawały różne. Bardzo ładne te kieliszki. Ta Amalia. Proszę? Amalia. Stareczek. Ile taki kieliszek? 100 zł. Stówka? Nie trafi.
A takie karafki szklane? 150 zł. Jedna i druga, tak? Nie mogę. A nie, ta stówka. Ta stówka, dobrze. U pani na stoisku są zawsze bardzo ciekawe egzemplarze. I jeżeli ktoś skusi się na targowisko staroci w Świdnicy, które odbywa się zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca, to polecam, kiedy się już wyjdzie z dworca, to żeby pójść w lewo i tam właśnie panią znajdziecie. A to inny mlecznik, który akurat był u pani, ale wielkość podobna, taki całkiem, całkiem spory. I tak jak to w fabrykach porcelany bywa, sygnatury na przestrzeni dziejów zmieniają się. Tak samo zmieniała się sygnatura tego mojego mlecznika od pana geologa. Ale sygnaturka z tego konkretnego mojego mlecznika datowana jest na lata 1858 do początku XX wieku. Więc było nie było, dostał mi się taki XIX-wieczny egzemplarz. A mlecznik dołącza do kolekcji, w której mam mleczniki od Oli i od Sławka, od Natki i Daniela, od Adarka, od pana Stasia z Nysy, który nie ma swojego kanału, ale czasem pojawia się w komentarzach. Mam i od Motoszreka taką pijałkę, mam i mleczniki od Basi Grega, a jeśli kogoś nie wymieniłam, to serdecznie przepraszam, a kolekcja rośnie mi w siłę. Kolekcja wymagała drobnych poprawek w pokoju i dorobiłam sobie jako Zosia Samosia dwie kolejne półeczki, tak żeby ładnie właśnie prezentować swoje skarby. A ci, którzy mnie uważnie oglądają, wiedzą, że moje półki to w większości samoróbki. Ta długa na przykład jest deską z łóżka. A wszystkie te szklane kufle po stówce, czy tak różne? Po stówce. Półki z ocysku, wiertarki też się nie boję i dziury wierciłam sama, choć ściany w moim mieszkaniu są dosyć wredne, bo jedne mają cegłę, dziurawkę i człowiek wiercąc wpada do środka. Inne są z betonu pełnego niespodzianek, bo mają w sobie i otoczaki twarde jak nie wiadomo co, których wiertarka bardzo nie lubi, i tak samo pełne są na przykład drutów zbrojeniowych. Ale co tam, jakieś drobne kameczki, druciki czy inne złomiki. Jak człowiek ma dać radę, to po prostu da. A tutaj sobie wypatrzyłam takie, myślałam, że to są końcówki wkręcane od spodu, a to od góry akurat. U góry wczoraj były takie jabłki, były i ozdobne. Nie, do góry koronka czy tam coś. Nie do wszystkich, ale coś. Ile u pana takie rzeczy? No to 5 zł. Myślałam, że to jakieś zdobienia wkręcane właśnie od dołu do zegarów. A okazało się, że od góry wieńczyły gdzieś tą górną kopułę, czy tą zdobną bardzo zegarową koronkę. Były one ciężkie, lite i z mosiądzu, ale zostaniemy w klimatach metalowych, bo swego czasu opowiadałam o platerach, o Norblinie, o Hennebergu, Fragecie i Plewkiewiczu, czyli panach, którzy zajmowali się na przełomie XIX i XX wieku produkcją pięknych sztućców, ale nie tylko, bo również cukiernic, serwisów kawowych, czy na przykład bulier. A buliera to, tylko tak przypomnę, to taki czajnik, w którym grzało się wodę na herbatę po prostu. I nie kojarzyło się to zupełnie w żaden sposób z bulionem. Ale w naszej sztućcowej tradycji jest jeszcze jedna firma, której produkcja skupiła się przede wszystkim, mówiąc kolokwialnie, na ostrzu noża. Choć obecnie w ofercie mają teraz i garnki, i patelnie, czy jakieś tam narzędzie typu motyka na słońce. I nazwę jak nic skojarzy każdy,
bo to po prostu Gerlach. I nazwa ta nie pochodzi od nazwy szczytu w Tatrach na terenie Słowacji, bo nazwa szczytu z kolei pochodzi od Komesa Gerlacha von Georgenberga, który to w wieku XIV zasiedlał był sobie północną część Spisza i przyczynił się do powstania wielu wsi w okolicy. Sama etymologia słowa Gerlach to połączenie dwóch składników: ger, włócznia, i lach, lak, czyli ruch. I jest imieniem pochodzenia wczesnogermańskiego. Wtedy, w dawnych czasach, tak właśnie przecież tworzono imiona. Od choćby nasz polski, Boży Gniew, albo Dobrosława, czy Sławomir. Bo w dawnych czasach albo człowiek się gniewał, albo kogoś sławił, albo mirował, czyli obdzielał pokojem. Ale nasza firma Gerlach nie pochodzi ani od szczytu, ani od sławienia kogokolwiek, a od nazwiska z lekko niemieckim rodowodem od pana Samuela Gerlacha, który w roku 1824 w Warszawie rozpoczął produkcję noży i narzędzi chirurgicznych. Ale historia samej fabryki sięga roku 1760, bo w tym roku w tym miejscu uruchomiono wielki piec przy kuźniach, które już istniały dzięki panu Filipowi Szaniewskiemu. Otwarto też odlewnie, a w produkcji szły wtedy gwoździe, druty i naczynia po prostu. Czasy zaborowe, co już kiedyś wspomniałam, nie były po prostu aż tak złe, nie były tak wielkim hamulcem dla naszej rodzimej polskiej produkcji i producentów. Nigdy ich nie uśmiercał, ani ich pomysłów, ani myśli technicznej, a wręcz przeciwnie, dzięki takiej swoistej autonomii, każdy z zaborców mógł tak naprawdę na tym nieźle skorzystać. I tak było właśnie przecież na przykład z Norblinem czy Hennebergiem, z hutami szkła czy porcelanowymi fabrykami. I tak samo dobre perspektywy kreowały się przed Samuelem Gerlachem. Taki dzbanuszek ile kosztuje? Taki dzbanuszek? 40 zł. Cukiernica. Wygląda jak sztuka okopowa. Zostajemy w metalowych klimatach i przy osobie Samuela Gerlacha, który dzięki rządowemu wsparciu mógł zająć się spokojnie produkcją noży, po kilku latach zyskując ogromne uznanie, o czym świadczyły chociażby nagrody na wystawach sprzętu technicznego, a nawet łaskawe zezwolenie przez cara Mikołaja I na cechowanie koroną jako znakiem firmowym. Zresztą ten znak, czyli korona, pojawia się i dziś w logo. Taka świecka tradycja. Pan Samuel zmarł nagle i dosyć młodo, bo około 40, a wtedy interesem zajęła się żona. A kiedy i ona odeszła, dotychczasowy pracownik August Kobylański zajął się zarządem fabryki i jednocześnie poślubił Emilię Gerlachównę, a rzecz miała miejsce w 1846 roku. Tak to już często bywa w moich opowieściach, że przewijają się bardzo lojalni pracownicy, którzy w rezultacie poślubiają panie dziedziczki i w jakiś sposób stają się również dyrektorami, zarządcami albo właścicielami w sposób taki jakby naturalny. Historia Augusta zahacza o powstanie styczniowe, a kłopoty materialne rodziny w związku z tym i różne zawirowania polityczno-historyczno-rodzinne sprawiają, że fabryka przechodzi zahamowanie produkcji. Ale wtedy syn Augusta, Samuel po dziadku, założył fabrykę z tym samym asortymentem, czyli noże i narzędzia chirurgiczne, ale też wstrzelił się w swoje czasy, nawiązując ścisłą współpracę właśnie między innymi z Fregetem, z Norblinem i z Hennebergiem i dostarczając im ostrza noży, które szybko zyskały uznanie jako dobre produkty po prostu.
Produkcja rosła w siłę. Noży potrzebuje zawsze, każdy i wszędzie. Od chirurga po rzeźnika, od gospodyni domowej po Kubę rozprowacza. Więc przyszedł czas na kolejne zmiany i w roku 1893 ruszyła produkcja w Drzewicy, w Kuźnicach Drzewickich, bo tam właśnie fabryka została przeniesiona do wcześniej wykupionego terenu przez pana dziedzica. Wtedy to nazwa firmy stała się dłuższa nieco, a mianowicie byli to bracia Kobylańscy, fabryka wyrobów stalowych, dawniej Gerlach. A w spółce był jeszcze pan Karol Temler, ponieważ po prostu wyłożył kasę. No i dlaczego miałby w tym układzie w tej spółce nie być? Wcześniej w Kuźnicy produkowano sztaby czy gwoździe, ale do tej produkcji doszły oczywiście noże wszelkiej maści. No i było też trochę nakryć stołowych. Ale głównie to były narzędzia tnące oczywiście włos na czworo. Technologie, jak głosi historia i różne inne Wikipedie, na przełomie wieku XIX i XX szła do przodu, niczym para wodna, która właśnie napędzała maszyny zamiast wody. A takie oto naczynia ceramiczne kiedyś, jeśli ktoś pamięta, wieszało się na kaloryferach i właśnie wlewało wodę, bo w momencie, kiedy piec czy kaloryfer bardzo mocno grzały, powietrze stawało się suche i właśnie z takich pojemników parowała sobie woda do pokoju. Sama pamiętam takie pojemniki, ale nie miałam tak ładnych i tak zdobnych. Były po prostu zwykłe, białe. Co prawda jako dziecko ozdobiłam je czymś, ale nie było to szczególnie mile widziane przez moich rodzicieli. A tutaj też można zobaczyć na przykład drewniane dzieło a la Wyspiański i bardzo ładne figurki sygnowane Armani. One zawsze są na ładnej drewnianej podstawie i niezwykle dopracowane, jeśli chodzi o szczegóły. Tu element ścienny nieco frywolny i kolejna figurka jakiejś pastereczki. Jest i mój ulubiony świdnicki mebelek. Kiedyś myślałam, że to szafka, a to po prostu, nie no, jest to szafka, ale elektryczna i należąca do miasta, a nie na sprzedaż, zabytek klasy zero. Zero produkcji natomiast fabryka Gerlach nieco zaliczyła w czasie pierwszej wojny światowej, kiedy fabryka została częściowo zniszczona, ale kiedy odzyskano już niepodległość, Samuel i Bronisław Kobylańscy powrócili do korzeni, a zarządzali roztropnie i kryzys światowy musiał się oblizać, bo dzięki mądremu zarządzaniu Kobylańskich tylko się nadział na ich ostre noże. Zresztą myślę, że właśnie tacy zarządzający przydaliby się niejednemu polskiemu przedsiębiorstwu właśnie teraz. Zwłaszcza w dobie, kiedy coś było pochłaniane, wykupywane i tak naprawdę okazuje się, że jakaś huta czy jakaś fabryka należy na przykład do indyjskiego właściciela albo do jakiegoś innego z południowej Afryki. A do noży dołączyły wkrótce w fabryce żyletki. Albowiem panowie higieniści gole nie zalecali. Były i nożyce, i nożyczki. Noże dla rzeźnika i dla chirurga, jak już wspomniałam. Scyzoryki dla grzybiarzy i dla prapradziadków Leroya. Szło nomen omen ostro. A nawet i rzeźko do 1943 roku. Kiedy to w Drzewicy pojawił się przemysłowiec nazista z pisemną decyzją o przeniesieniu całego towarzystwa wraz z maszynami do niemieckiego Guben. Każdy chce żyć, oni też chcieli, więc po prostu pojechali. Minęły 2 lata, front się zmienił, nastąpiły nadzieje na powrót z Guben do Drzewicy. W końcu zrabowane maszyny wróciły na swoje miejsce. Uruchomiono fabrykę o wdzięcznej nazwie Fabryka Narzędzi Tnących i zakład znów był działający, a w roku 1951 wróciła nazwa Gerlach, żeby się po prostu też ludziom może dobrze kojarzyło.
Lata 70. to z kolei wprowadzenie nazwy kombinat wyrobów nożowniczych i nakryć stołowych Gerlach z siedzibą w Drzewicy. A dlatego z siedzibą, ponieważ otwarto jeszcze kilka filii w innych miejscowościach. Ale z takich jeszcze ciekawostek, lata 70. to także kooperacje z amerykańską firmą Carillus Cutler Corporation, albo coś w ten deseń. I oni produkowali z kolei scyzoryki sygnowane Syracuse Knife Corporation. I jedynym śladem świadczącym o tym, że miało to nasze korzenie, była gdzieś tam drobno wybita nazwa Made in Poland. O Gerlachu oczywiście ani słowa, ale ostrza były jak najbardziej nasze. I taka maleńka refleksja, że niby państwo komunistyczne, niby granice zamknięte i żelazna kurtyna, a jednak gdzieś te kooperacje amerykańskie na przykład się pojawiały. Można było? Można. A to jedna z takich też typowo PRL-owskich bajeczek. Co prawda teraz dla dzieci jest całe mnóstwo bajek twardych, miękkich, ślicznie ilustrowanych, ale gdzieś tam w tamtych czasach taka bajka, niezniszczalna, była bardzo przydatna, zwłaszcza w przedszkolu, kiedy chciało się walnąć jakiegoś kubusia za to, że zanadto patrzył w naszą miseczkę. Ja sobie to sfilmuję. No, to. Koza znaczy się, tak? Taka polska koza. I ile u pana taka koza? Ja wiem, stówkę jak ktoś da, to nie idzie. Stówę, 150, no, ale za stówkę. A maczki? Te? Te. No chciałem jakieś 150 zł wziąć. A ten wielki obraz? 700. 700. Poprzedni giełdy. A ten duży 2200? Nie, ten mały. Aha, no. Na zegarach się nie znam zupełnie, także. Proszę, ta paterka to z jakiej wytwórni, co to jest? SPM. Schumann Moabit. Jakie? Powiedz głośniej. Schumann Moabit, Berlin. Bo ja po niemiecku nie bardzo. Ja też nie. Kieliszki zielone, w jakiej cenie? Jeden i drugi, tak? To uranowe. W Świdnicy na giełdzie fajne jest to, że niektórzy wystawcy i sprzedawcy mają swoje stałe miejsca. I tak właśnie w tym miejscu na przykład jest pani Ania z mężem i mają też przeróżne ciekawe rzeczy. Pani Ania między innymi zajmuje się własnoręcznie produkcją mydełek i świec i takich różnych cudaniek naturalnych. A państwa, jeśli będą mnie oglądać, serdecznie pozdrawiam oczywiście. Z ciekawostek, bo zawsze przy szukaniu jakiegoś materiału znajdują się ciekawostki, to był jeszcze jeden Gerlach. I też mieszkał w Warszawie, ale nie był związany z nożami, żyletkami czy scyzorykami. Ten miał na imię Gustaw i pokrewieństwa nie miał żadnego z Samuelem, a założył w Warszawie w 1852 roku fabrykę instrumentów geodezyjnych i rysunkowych Gustaw Gerlach, specjalizując się w późniejszej produkcji m.in. teodolitów, czyli takich instrumentów typowo geodezyjnych, służących do pomiaru kątów pionowych, poziomych, wzdłużnych i podłużnych,
a także różnych niwelatorów, astrolabiów, wiatromierzy i nawet lotniczych przyrządów pokładowych. Oczywiście w późniejszych latach, wiadomo. Ale często wykorzystywano te wszystkie narzędzia i właściwie one są wykorzystywane tak naprawdę przez budowlańców do tej pory. Fabryka totalnie została zniszczona podczas powstania warszawskiego i nie udało się już jej postawić na nogi. A część wyrobów była produkowana później przez spółdzielnię pracy Skala. Skala kojarzy mi się na przykład ze szkołą i z cyrklami. Takie skojarzenia. Ale owa spółdzielnia pracy Skala nie powstała sensu stricto na bazie fabryki Gerlacha, tego właśnie od niwelatorów i astrolabiów, ale powstała po II wojnie światowej na bazie przedsiębiorstwa Szymański i Cygański, które zajmowało się początkowo takim zaopatrzeniem w sprzęt kreślarski z importu, ale powoli stało się właśnie producentem. I stąd to moje skojarzenie, bo miałam właśnie takie śliczne, magiczne pudełeczko ze Skali z pięknymi cyrklami, na które chuchałam i dmuchałam. Było wyłożone takim bordowym pluszem. I ze Skali miałam też takie obsadki do radisówek, bo jeszcze chodziłam do szkoły w czasach, kiedy na zajęciach technicznych między innymi uczono rysowania na kalce tuszem. I to taka bardzo fajna umiejętność. Pozwala wyrabiać w jakiś sposób rękę i pismo, kiedy kalkę przekładało się na przykład na papier milimetrowy. Szkoda, że właściwie teraz dzieci mają wyrobione tylko palec wskazujący, ewentualnie z kciukiem. Wtedy wyrabiało się całą rękę. No ale kto pamięta czasy ZPT, to też pamięta, że robiło się sałatki, szydełkowało się serwetki, robiło na drutach skarpetki, a z tych takich bardziej chłopięcych, no to tłukło się na przykład świeczniki w imadle, albo robiło się drewniane karmniki, albo też kupowało się składnicy harcerskiej takie płytki. Była cyna, była kalafonia, była lutownica. I takie właśnie były te czasy. I nikt nie mówił, że jest to niebezpieczne, a my przynosząc do szkoły lutownicę albo druty do robienia na drutach, pozabijamy się tym. Po prostu dzieciom jednak by nie przyszło do głowy, że mogą to być potencjalne narzędzia zbrodni. Do tej pory mam gdzieś takie właśnie rysunki na kalce tuszem marki Pelikan. A jak Pelikan, no to kolejna króciutka historia, bo firma też ma swoją tradycję. Jest niemiecką firmą założoną, no bez mała, prawie że 200 lat temu, bo w 1838 roku. I choć na początku była znana właśnie głównie jako producent atramentu i tuszu, to później wyrobiła sobie markę w produkcji piór wiecznych. Takich piór, których użycie też sprawia, że pismo staje się jakieś ładne po prostu. A co ma wspólnego atrament z Pelikanem? Otóż w 1863 roku kierownikiem firmy został Günther Wagner i on właśnie ze swojego herbu rodzinnego wykorzystał Pelikana, bo był to Pelikan w gnieździe. No i tak, mamy Pelikana. No właśnie, też na nie patrzyłam. A te psiaki porcelanowe to po ile u Państwa, te duże? Te psiaki porcelanowe u Państwa? 450, 500, 350, 400, różne. No to na wystawę w mieszkaniu. Na kominek. Jak patrzymy na klienta, to wtedy się same ustalamy. Ale szkiełka bardzo ładna. Nie? Śliczna. No ta soczewka. No. Jak jest dobrze podświetlone, to pięknie wygląda. Mhm. Te aparaty na głowie, ale to świetnie wygląda, coś strasznego. A można Państwa gdzieś znaleźć w internecie? Parę rzeczy wystawionych, ale to nas więcej w domu nie ma. Jeszcze i tak kontakt tak robi.
właśnie, bo... Zachwyciłam się tutaj szkłami kolorowymi i Murano, i Bohemia, ale całe to stoisko należy do Państwa od momentu, jeśli kojarzycie w filmie, tych wszystkich takich kabelków, jakichś przełączników i tego typu rzeczy, poprzez właśnie różne pierdółki, szkło, aż tam do końca, do szklanek, talerzy i kieliszków. A tutaj widać u góry pijałkę, taką właśnie pijałkę dostałam w paczuszce od Sławka Motoszreku, który teraz zmienił nazwę kanału i już nie jest Motoszreku, ale dla nas wszystkich i tak tym Motoszrekiem nieśmiertelnie zostanie. Tak jak historia Pióra Wiecznego zawsze będzie się gdzieś kojarzyła z nazwą m.in. Pelikana. A ta historia Pióra Wiecznego zaczęła się w 1929 roku, w tej fabryce konkretnie. I początkowo właśnie było tylko i wyłącznie znane jako Pióro Wieczne, a później jako Pelikan 100. No i produkt wtedy to na tamte czasy był bardzo rewolucyjny, bo wtedy pojawił się po raz pierwszy tłoczek. Taki tłoczek, że się właśnie ciągnęło, zasysało, coś się napełniało i można było odsysnąć, zakręcić i zacząć pisać piękny list miłosny albo inną epopeję. A koneserzy piór wiecznych Pelikana wiedzą, że skówka ma złocony klips w kształcie dzioba pelikana właśnie. I teraz tylko pozostaje sobie wyobrazić lata 30. Jakiś salon, w tym salonie z jednej strony damy nożykami kąsają jakieś ciasteczko, żeby je później pochłonąć widelczykiem gerlacha, a z kolei po drugiej stronie przy biurku siedzi jakiś hrabia i piórem marki Pelikan, moczonym w atramencie marki Pelikan, podpisuje coś ważnego. A wszystkim serdecznie dziękuję, bo to nie koniec mojej świdnickiej podróży.